Hej, witajcie na kanale Incarium Design. W dzisiejszym filmie zabrałem Was do Warszawy na targi Warsaw Home Build. Zapraszam do oglądania. Idziemy zobaczyć tą marsjańską budowlę. Okazuje się, że ten dom rodem z Marsa, tak na dobrą sprawę, jest po prostu takim namiotem trochę na glamping. Ja bardzo chętnie bym na coś takiego w ogóle pojechał, bo jeszcze nie byłem ani razu. Ale naprawdę fajna rzecz i kto wie, może ktoś by chciał nawet takim zamieszkać na stałe. Jestem dzisiaj z panią Darią na targach Warsaw Home i powiem wam, że zobaczyłem jedną fajną rzecz, która po prostu przykuła moją uwagę. Jest to coś innowacyjnego moim zdaniem na polskim rynku, a jest to płynna tapeta. Powie pani coś więcej, co to jest w ogóle za materiał? To jest taka płynna tapeta. Kiedyś była wiadoma w Polsce jako japoński tynk. Ogólnie to jest tak, to jest taka mieszanka sucha, do której musimy dodać wodę, pozostawić na 8 godzin i później możemy to nanosić na ścianę, tak? I szpachelką sobie delikatnie rozciągać. Ze składników powiem szczerze, że oni są naturalne, tak? Po pierwsze naturalne. I dokładnie nie mogą jakąś alergię człowieka właśnie spowodować. Po pierwsze to mamy tak, mamy jedwab, nitki z jedwabu, tak? Naturalne nitki tekstylowe, tak jak mamy właśnie na swoim odzieży, tak? Na tkaniny. Po drugie to jest taki klej celulozowy pochodzący z drzewa, tak? Czyli drzewo, celuloza, wszystko naturalnie. I jeszcze dodatki różne, brokaty, błyszczące, takie różne rzeczy. Czy to jest na przykład? Nitka metalowa. Nitka metalowa, czyli nic takiego dziwnego, co może wyzwać jakąś alergię albo coś w tym stylu, tak? Czyli faktycznie naturalne składniki, tak, przede naturalne. Wszystkim. Dlatego jesteśmy taki bioplast, tak? Ogólnie faktycznie można powiedzieć, że tak. Dobra, a proszę mi jeszcze powiedzieć, czy na przykład kolory, one są pigmentowane w środku, czy trzeba to pomalować w jakiś sposób? Nie, wszystko już jest zrobione w naszym opakowaniu, tak powiem, tak? Ta mieszanka już ma w sobie wszystko, czyli nie trzeba nic dodawać, żadnego kleju, żadnych dodatków. Mieszanka plus woda i czekamy 8 godzin co najmniej, to jest główna rzecz. I później wszystko już gotowe do naniesienia na ścianę. Czyli najpierw mieszamy to z wodą, czekamy 8 godzin i nakładamy na ścianę. I jak długo to musi schnąć? Dobę. 24 godziny co najmniej. I wtedy już mamy taką, powiedziałbym, powierzchnię, która już niczym, że tak powiem, nie jest zagrożona, jeżeli chodzi o jakieś przetarcia, cokolwiek. Rozumiem. Trzyma się mocno. Trzyma się mocno. W razie czego, na przykład, jeżeli dziecko narysowało coś na tych tapetach, albo jakieś pęknięcie, zdarza się. Oczywiście, drapnięcie, coś takiego, to nie ma problemu, możemy to naprawiać. Znowu bierzemy sobie wodę, na przykład przykniemy na tą tapetę, tak? I możemy zdjąć szpachelkę i znowu to naprawiać. Czyli
to jest tapeta do naprawiania, to jest taki super zalet, nie? Z tego. Mhm. Okej, okay, no to fajna rzecz. A to może pokażę Pani, jak to się nakłada? Oczywiście, zapraszam. Dobra, super, to chodźmy zobaczyć. Zapraszamy. Dzień dobry. Dobra. Czyli to jest taka płynna forma już, tak? Płynna forma, już pokażę, poproszę z tej strony. Dobra, ja stanę tutaj. Dobra. Czyli mamy taką masę, można powiedzieć, tak? Aha. Ja sobie wezmę taki kawałek. Czy to jest takie wilgotne? Trochę wilgotne. Jak plastelina, coś może takiego? Może pan spróbować, bo jest bezpieczne, tak? Okay. Czyli mamy taką masę, nakładam na nasz szpachelek, tak? I sobie na spokojnie rozciągamy. Ściana musi być gruntowana, to też ważna rzecz, tak? Ale to jest bardzo proste do zrobienia, tak? Czyli nie trzeba prosić o pomoc kogoś, sam sobie możesz zrobić. No i w taki sposób to rozciągamy, tak? Okej, okay. Mogę zobaczyć? Tak, można spróbować nawet. Okej, okay. Czyli załóżmy dziecko zadrapie. Tak. Czyli możemy to namoczyć, namoczyć i wtedy sobie sami to wygładzamy. Tak, wygładzamy, czyli sami sobie naprawiamy i znowu czekamy 24 godziny i to już jakby jest zrobione i mamy nowy tapet, tak powiem. Okej, okay, naprawdę fajna rzecz. I jesteście firmą z? Z Ukrainy. Z Ukrainy. Tak. Czyli ukraińska firma, zachęcamy do wspierania. Dla mnie to jest coś naprawdę fajnego, mam nadzieję, że Wam również się podoba. I dziękuję Pani Darii dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło, dziękuję. Jesteśmy teraz na części poświęconej architekturze krajobrazu i ogólnie ogrodom. Powiem Wam, że też jest naprawdę dużo fajnych rozwiązań. Bardzo mi się podoba na przykład autonomiczna kosiarka do trawy. Także naprawdę fajnie też, że ta technologia wchodzi też nie tylko do wnętrz, jak również do ogrodnictwa. A później pójdziemy jeszcze na część poświęconą dekoracjom oraz upominkom, czyli to, co mnie najbardziej interesuje.
Teraz będziemy wchodzili do części z upominkami oraz dekoracjami, także to jest to, na czym mi najbardziej zależało. Mam nadzieję, że znajdę tutaj coś fajnego. Powiem wam tak, byłem już na większości stoisk i mówiąc szczerze, to jest tutaj chińszczyzna, przepraszam, że tak powiem, ale autentycznie są tutaj prawie same stoiska z sklepami z Chin. Są niektóre rzeczy nawet ciekawe, muszę powiedzieć, ale powiedziałbym tak, ja bardziej bym się spodziewał tutaj zobaczyć jakieś na przykład ręcznie robioną ceramikę, bardziej bym tutaj chciał zobaczyć coś zrobionego z drewna, a nie po prostu chińszczyznę. Także no, nie jestem za bardzo zadowolony. Powiem wam tak, część z dekoracjami i ta część ogólnie z upominkami, no to jest poniżej moich oczekiwań, poniżej w ogóle tego, czego się spodziewałem. Także nic naprawdę fajnego tutaj nie znalazłem, no niestety. Może było kilka takich w miarę ładnych rzeczy, ale to też no, nie wszystko było czymś, co ogólnie bym sam kupił. Także no raczej trochę rozczarowanie. I akurat nawet rozmawiałem wcześniej z jedną panią, która usłyszała moje wcześniejsze nagranie i powiedziała, że totalnie podziela moje zdanie. Także no niestety to jest nie tylko chyba moja opinia, ale też powiem wam, że na tej części jest w ogóle najmniej ludzi. Dosłownie ludzie prawie że przebiegają przez nią, no bo tu nie ma na czym zawiesić oka. Więc pójdę jeszcze się przejść trochę po tej części o architekturze krajobrazu. Pójdę jeszcze na tą część, gdzie są materiały wykończeniowe i budowlane. Może jeszcze coś ciekawego zobaczę, może z kimś jeszcze fajnym porozmawiam, zobaczymy. No i zobaczymy, co tam znajdę. I na teraz to wszystko ode mnie. Mam nadzieję, że relacja z warszawskich targów wam się spodobała. Jeżeli tak, zachęcam was do subskrybowania i do łapkowania. Zostawcie również komentarz i napiszcie, co uważacie o tym materiale. W opisie filmu znajdziecie linki do moich mediów społecznościowych. Zachęcam was zwłaszcza do zajrzenia na mojego Instagrama. Dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się.